Widziałeś to, Kerr? Zabójca Emmanuel. Szef operacji Desperado. Znany jako Sam Downer. Kalifornijski powar. Dzieci. Myśliwy się spóźniliśmy? Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. George nadal był żywy. Może opłata jeszcze nie dotarła. Może, ale słyszałeś, co powiedział? Niektóre mózgi już są na treningu w dolnej rzeczywistości. Musi być ich więcej niż te, co tutaj znalazłem. Co z VIP-ą karnitówę? Dawaj się. Zdecydowanie wyglądał znajomo. Jasne. Poszłam za dziećmi. Ahoj! Witam w kolejnej części Metal Gear Rising Revengeance. Po tym, jak dowiedzieliśmy się czegoś więcej, teraz czas podążyć tą samą sekcją, tyle że tym razem na piechotę, a nie trajpodem. Ogłuszeni przeciwnicy będą sobie leżeć, żebyśmy mogli sobie na nich zrobić zandatsu, albo ewentualnie mogli ich oszczędzić. Jednakże nadal trajpody stojące w rogach pomieszczenia nie będą zbyt nam przyjazne. W tym pomieszczeniu, zamiast iść od razu tam, gdzie wskazuje nam latar, polecam rozejrzeć się trochę po pomieszczeniu. Gdyż tutaj znajduje się skrzynka, w której znajdziemy rozszerzenie naszego paska zdrowia o 10%. Żeby dostać się do tej skrzynki, musimy iść mniej więcej tam, gdzie dostawaliśmy się tripodem. Jedyna różnica jest taka, że zamiast skakiwać do okienka, do którego i tak byśmy się nie zmieścili, należy iść dalej tym balkonikiem, a na końcu balkonika będzie skrzynka. Na początku próbowałem się przedostać na skróty, ale nie wyszło mi skakanie po tych rurach, więc będę musiał iść na piechotę. W ogóle to nawet nie wiem, czy tam się tak się da. Co prawda ciekawość mnie zżerała, ale nigdy mi się nie udało. Więc jakby nie patrzeć, tutaj, o, jest ta skrzynka. Droga dosyć prosta, same tripody po drodze. Przeciwnicy powinni być ogłuszeni, więc dam radę. 10% paska zdrowia piechotą nie chodzi, a zachowujemy je również, jeśli później zaczniemy nową grę. Więc to jest naprawdę pożyteczne coś do znalezienia. Co do nowej gry. Jeśli weźmiecie nową grę, to wtedy wam zresetuje zapis. Więc uważajcie. Należy po prostu wybrać się pierwszy rozdział. A szkoda tracić ulepszenia, gdy chcemy spływać wyższy poziom trudności. Wywieźcie Raiden. Nie możemy znaleźć torcza. Co? Mogę wysłać do koordynaty? Niemożliwe. Połączyłem lokalizację GPS z punktu wejścia z danymi mojego ruchu od tego momentu. No dobrze. Myślisz, że pierwsi do niego dotarli? Nie mam pojęcia. Myślę, że drzwi wykorzystali obszar. Dzięki. Lepiej się będę sprawdzał. No zaraz za tymi drzwiami czeka na nas coś, na co pewnie już czekaliście przez tyle części. Walka z bossem. Zanim zaczniemy go tłuc, najpierw należy do niego przedostać. Należy chować się za rogiem, poczekać aż wystrzeli rakiety, a dopiero potem ruszać. Strzela zarówno z karabinu, którego możemy omijać przy pomocy biegania, jak i również strzela rakietami. Gdyby nie obejrzeć rakietą, możemy albo uniknąć poprzez wprowadzenie jej na jakąś ścianę, albo możemy użyć Blade Mode, żeby ją przeciąć. W tym tunelu należy popchnąć tego bossa do przodu, tak żeby się przedostał do tego obszaru. Jak już go przepniemy, zaczyna się kolejna faza. Popychany jest wtedy, kiedy zablokujemy jego atak. W tej drugiej fazie jego ataki są bardziej skupione na walce wręcz, jednakże kiedy atakuje rakietami, to wtedy należy uważać, gdyż one nas atakują od tyłu i kiedy nie zablokujemy. Jeśli jednak trzymamy się blisko, powinniśmy być w stanie zablokować większość ataków. Zwłaszcza, że ten boss nie atakuje dosyć szybko. Jak już się przedostaliśmy do tej fazy, to powinien nam pójść dosyć lekko. Chyba, że próbujemy nie obejrzeć wcale, to wtedy rakiety są problemem. Jako, że podczas tej walki QTE nie są tylko takim skryptowanym ozdobnikiem, kiedy mamy taką okazję, należy ciachać, gdyż w końcu każde cięcie zabiera trochę więcej obrażeń, a nie tylko zmienia fazę. Zaraz po takim ciachaniu boss jest przez chwilę ogłuszony, a zaraz potem próbuje od nas kawałek się odsunąć. Należy pamiętać, żeby biec, gdy strzela z działka, na której jesteśmy nieprawidłowi podczas biegania. Jak już dojdziemy do tej drugiej fazy, to powinno w miarę elegancko pójść. Nie jest to trudny boss, moim zdaniem jeden z łatwiejszych w grze. Raiden, widziałem, że gdzieś tego gościa widziałem. Steven Armstrong. Senator Colorado Steven Armstrong. Już mówią o nim jako o pewniaku do wyboru w 2020. To jest dobre. 2 lata temu federalny sąd badał jego powiązania z pewnym prywatnym World Marshal, jedna z największych prywatnych armii, pamiętam.
największa od podziału Wielkiej Piątki. Nie wspominając o tym, że to największy inwestor w badania nad cyborgami wojskowymi na świecie. Myślę, że to odpowiada na pytanie, kto funduje Desperado. Marshall i Desperado razem w łóżku. Fajne nagłówki by z tego były. Nagłówki? Mówimy o Ward Marshall i amerykańskim senatorem. Nie będzie żadnych nagłówków. Nawet bez filtra patriotów, żadne wielkie media nie będą takich zawodów stawiać. To byłoby finansowe i polityczne samobójstwo. Teraz co? Będziemy siedzieć, kiedy obierają dzieci? Stać sobie z boku, kiedy budują armię cyborgów? Słyszałeś ich. Zamykamy jedno laboratorium, budują następne. Planują coś dużego. Nie możemy po prostu czekać, aż to się wdarzy. Musimy zaatakować piersi i uderzyć, gdzie zaboli. Nie Raiden, nie. Wiem, o czym myślisz i po prostu nie. Colorado jest w Ameryce, a Ameryka ma takie coś, co się nazywa prawem. A egzekwowanie prawa w Denver zostało sprywatyzowane i przekazane w ręce Marshall. Tak, i co? To nadal są prawa. I to są ich kwatery do jasnej kolory. Wejdziesz w same centrum pędzącej rozpierduchy. Nie mówiłem, że będzie łatwo. Kiedy wykombinujemy, jak dzieci by to bezpieczne. Chryste pani, bez odbioru. To już właściwie jest koniec poziomu. Został nam tylko krótki korytarzyk z dwoma przeciwnikami, najbardziej podstawowymi. To jest właściwie tylko formalność. Najbardziej podstawowy. Kilka szybkich cięć, ewentualnie można trochę bardziej pokombinować, jeśli się chce poskradać. Jak się chcę skradać, to trzeba jakoś odwrócić ich uwagę, żeby tam na prawo poszli. A parę ewentualnie dwóch najbardziej podstawowych przeciwników. Bez problemu można ich załatwić. Przeciwnicy na przykład idą tam, gdzie to był granat albo coś w tym rodzaju. Jak już mówiłem, jeden korytarz. To jest właściwie dosłownie koniec tego poziomu. Na krew kryoprezerwująca. Musieli zacząć przygotować tym mrożenie. Co masz na myśli? To uwodzenie jest wypełnione plazmą syntetycznej krwi. Może spowolnić metabolizm wyciętego organu, doprowadzając plazmę, żeby zachować poziom tlenu. Może zachować rękę, mózg, dowolną część przez kilka godzin. Więc co mrożą i czemu? Nie mogę powiedzieć. Może planują sprzedać organy dzieci, których mieli się pozbyć. Nie do wiary. Lepiej się spiesz, Raiden. Racja. Co? Kurwa. Ty, stój, gdzie stoisz. George. Raiden. Słyszałeś o chloroformie? Mocny środek znieczulający w małych ilościach. Ale nabdychaj się za dużo. Adios, muchachos. Siebie, a rozwalę mu łeb. Poddaj się. Lub zdecyduj. Potrzeby wielu, czy potrzeby kilku? Raiden, nie przejmuj się mną. Cisza, pędzio. Poddaj się. Nowo nie zapytam. George, jesteś pewien? Jestem gotów. Moje życie nie jest takie cenne. Ale jeśli mogę zabić tego dupka, to dopiero ze sobą. I tyle potrzebowałem usłyszeć. Przestań, natychmiast. Zabiję go, przysięgam. Teraz.
do zobaczenia w następnej części.